Cześć, witam Was, Sebastian, beekeeper.pl. W końcu zrobiła się pogoda, w końcu temperatura taką, jaką byśmy chcieli już mieć, jaką już byśmy chcieli widzieć. Wczoraj pszczoły się obleciały, dzisiaj też widzę już coś tam, niektóre ule tak widać pracują. Fajnie to wygląda, troszkę mi rodzinnie przezimowało z mojej winy. Chyba 7 albo 8 i jest kilka do połączenia, zostawiłem je jeszcze przed zimą. No i niestety, słabo sobie dają radę. Żeby coś z nich było w tym sezonie, no to trzeba połączyć chyba dam tak po 3 do 1. Moje zaniedbanie, także połączę i będę na pewno musiał jakoś w miarę bardzo szybko je sprawdzić, przeleczyć. No i teraz nie będę robił flotacji, wiem, że tam na pewno jest waroza, bo widzę po osypie bardzo dużo pszczoły osypanej w tych rodzinach. No ale co? Generalnie zimowla pozytywnie, no ale jest, trochę strat jest. Co dzisiaj? No dzisiaj na pewno dennicę i docieplam. Docieplam je z dołu, z góry, żeby tam temperaturę sobie mogły jak najwyższą trzymać, żeby już ten rozwój rodzinek w środku ruszył. U mnie wiadomo, Dolny Śląsk szybko będzie, jeśli już ta wiosna przyjdzie, to ten rozwój będzie bardzo szybki. U nas śniegu w tym roku było tyle, co kot napłakał, troszkę tylko, przez kilka dni. Mrozów też było niewiele, więc co, no bierzemy się, trzeba docieplić, posprzątać w ulach, żeby już pszczoły się nie męczyły. Często zostawiam też jak w miarę szybko to wszystko rusza, no to zostawiam, żeby sobie same poogarniały, no ale chyba lepiej im jest troszkę pomóc. Co? Bierzemy się. Trzeba ubrać jakiś kombinezonik, żeby strzałów za dużo nie dostać. Nie wiadomo, no pszczoły jeszcze są takie cały czas trochę w kłębie, trochę się oblatują, ale w wielu rodzinach jeszcze siedzą dosyć ciasno, więc zdejmuję te górne korpusy, wszystko. Staram się nie rozbierać, kompletnie nic nie rozbierać, tylko docieplać. To są puste u góry przestrzenie, żeby była ta poducha taka powietrzna u góry, no ale teraz już wszystko zacieśniamy i niech to się kręci jak najszybciej w tym momencie. No i cóż, przygotowane wiadereczko na osyp, miotełka, dłutko, no rękawiczki, styropianki, żeby położyć na beleczkach jeszcze, jakieś zatwory poszykowane, także lecimy, trzeba to szybko w miarę wszystko zrobić. Będą wolne ramki, zabieram jakiś, będę widział, że za dużo jest z pokarmu bądź za mało, będę żonglował ramkami, żeby to jak najszybciej tutaj ogarnąć, żeby to wszystko bez oczywiście rozbierania gniazda, żeby im tam już nic nie wychładzać, żeby im tam nie zakłócać teraz tego wszystkiego. Trzeba przygotować już do rodzinki, do rozwoju, niech one już startują, nie? Ważne. Dobra, lecimy. No i cóż, przeglądzik zrobiony i nie jestem zadowolony z tej zimowli. W trzech ulach mysza, znaczy w pięciu była mysza, ale dwa sobie bez problemu poradzą. Trzy są takie bardzo osłabione. Uzupełniony pokarm teraz pozabierałem z innych rodzinek, powkładałem im trochę pierzgi, żeby było wiadomo, mysza całą pierzgę wyżarła. Także moja wina. W czterech ewidentnie waroza, zostawiony czerw, pszczoły po części osypiane, bardzo mało pszczoły i co, coś zrypałem, coś przegapiłem i trzy sztuki, kurde, z głodu. I to moja wina, bo na części ramek jedzenie było, a na tej części, co one sobie poszły, osiadły, nie było. Mogłem w październiku albo w listopadzie jeszcze do nich zajrzeć i by były trzy rodzinki więcej, bo spokojnie bym sobie z tym poradził, pozabierałbym z innych tych, co miały więcej, bym je strzepnął, one by sobie weszły. Była i temperatura, i były możliwości, żeby to ogarnąć. Ja sobie odpuściłem, no i niestety moja wina. Także podejrzewam, kurde, już dawno nie miałem takich strat. Miałem 7 rok czy 2 lata temu, co pozdmuchiwało mi daszki i,
i wtedy taka, tak dosyć mi sponiewierało. No są jeszcze z trzy rodzinki takie słabsze, co będą walczyły. Zobaczymy jak ten, to sobie je połączę w najgorszym wypadku. Ale no są po cztery ramki pszczoły, no to powinny sobie jakoś tam poradzić. No gdyby nie te wtopy, no to by było bardzo fajnie, bo w miarę taka siła jest w tych większości rodzinek. Sporo osypu, bo sprzątałem też dennice, także już mają wyczyszczone. Te, które tam walczą o przetrwanie, no to im tam nie ogarniałem jeszcze, tylko pozawężałem, już nie chciałem im wychładzać ani nic. Podocieplałem od góry, pozawężałem ile się dało, pozabierałem zbędne ramki z pokarmem, tak żeby zrobić miejsce, żeby one mi się nie rozeszły na cały pokarm, tylko żeby jak już to wszystko ruszy w marcu, to tak porobiłem, żeby można było bez problemu węzę podawać, w razie jak coś to ramki, żeby miała matka jak czerwić, także ogarnięte w miarę. Do kilku rodzinek trzeba będzie zaglądać, żeby zobaczyć, czy nie braknie pokarmu, bo wszystko zależy od temperatury. Na razie się fajnie zrobiło, no ale jak długo tak będzie, to tego nie wiemy, nie wiem. No, a tak co tutaj, no na pasiece, kurde, nie skosiłem, no chyba wjadę w kosiarką, ale szkoda mi trochę, bo tutaj krokusów jest, żeby nie poniszczyć. Jak widać, nie wiem, czy widać, chyba nie widać, tam o, dach nam zerwało w te wichury i poleciał, i to kawał płatu dachu, także jest to teraz w trakcie już robienia, poderwało i to tak akurat wpadło, że dobrze, że nikogo nie było. Poleciało w tamtą stronę, tam gdzie ja miałem swój stary dom kiedyś, także też, że nie rozwaliło, no to całe szczęście. No co, ognisko się pali, stare ramki, te, które były z czerwiem, te z tych rodzinek osypanych, wszystko palę, nie przerzucam. Wiadomo, gdzieś tam jakieś skrajne, co były puste, no to powyciągałem, gdzieś tam pochowam. Powyciągałem sporo jedzenia, jednak nie wiem, jak to zrobiłem, że w kilku rodzinach brakło jedzenia, w kilku jest mało, a w większości jest tak nadmiar, i to taki, że zabierałem teraz ramki, żeby to się pszczoły po tym całym nie rozchodziły, tylko żeby się teraz zagęściły i żeby się grzały, niech już sobie tam czerwią, no bo to już jest taka pogoda, że jakiś pierwszy pyłek chyba z leszczyny powinny sobie gdzieś tam znaleźć i coś podrzucić, a jak nie, no to i tak mają sporo, fajnie mają pierzgi, także zobaczymy, no zaczynamy chyba już powoli. Trzeba ostrożnie na razie wszystko robić w ulach, tam tylko zerknąć, zobaczyć, czy jest pokarm, jak jest. Jak za szeroko mają, to wyciągnąć jakieś skrajne ramki, zamykać i jak najmniej przeszkadzać tym pszczółkom. Ogrodziliśmy, już kaczki tutaj nie chodzą, bo mi też ule styropianowe podziobały i to bardzo mocno, że dziury porobiły. Także musieliśmy przegrodzić, bo to też może tych niektórych była zakłócona zimowla, te co słabsze są, bo są, no w sumie tak, w sumie dwie są w tym takim podziobanych ulach, no ale już teraz ich nie przerzucam do innego, do drewniaka czy coś, bo nie ma dziur na wylot, no to już zostawiam, żeby dociągły do wiosny, jak już się naprawdę fajna temperatura zrobi, to poprzekładam je wszystkie tak do tych uli, które mam lżejsze, które są praktyczniejsze, wiadomo, tych uli trochę jest takich dziadowskich, to będą znowu odkłady do nich wkładane, także fajnie, myślę, że fajnie to wygląda, no jestem trochę nie do końca zadowolony, bo od dłuższego czasu to jest największa strata rodzin, jaką miałem. Ogólnie nie jest źle, bo jest znowu trochę tych więcej tych rodzinek, więc coś się być może sprzeda, tam dwie, kurczę, do kolegi wiozę już chyba od sierpnia, no także będzie miał przezimowane rodzinki, no, teraz już nie ma, nie, już jak było za późno, jak już zazimowałem, no to stracił w tamtym roku sporą część pasieki, więc podrzucę mu jeszcze te dwie rodzinki, jak już to ruszy, jak już będzie fajnie, jak już się rozwiną, żeby już nie było jakichś przygód z tymi rodzinkami. Także no słonko świeci, teraz już spada temperatura, ale w dzień było rewelacyjnie, można było tutaj, jak mam osłonięte wszystko, to można było w krótkim rękawku sobie chodzić, więc co, no powoli ruszamy. Sezon zaczynamy.
Generalnie nie kręciłem dzisiaj nic w ulach, bo to wszystko na szybko, szybko, bo wiadomo, to są pierwsze 2 dni, kiedy pszczoły i się pooblatywały trochę i one są jeszcze cały czas tak w kłębie, więc nie traciłem czasu na to, żeby zaglądać do uli z kamerą, tam sobie patrzeć, jak to wygląda, żeby wam pokazać. Ten pierwszy przegląd to taki na gazie, na szybko, szybko, bo trzeba było i dennicę trochę wysprzątać i właśnie sprawdzić z tym pokarmem i gdzieś pouzupełniać, także takie bieganie po pasiece na szybko, szybko. No i się udało. Jutro trochę luzu, także... Tak więc zapraszam was do subskrybowania kanału, do wyrażenia swojej opinii, napisania, co tam u was na pasiece na tą chwilę. No wiadomo, to jeszcze nie jest koniec zimowli, jeszcze może przyjść duże ochłodzenie. Mamy połowę lutego. Walentynki jutro chyba, tak? Tak, jutro walentynki. No, a to jeszcze w marcu, czasami marzec, kwiecień było takie walnięcie u nas jeszcze mrozów, więc mam nadzieję, że to już idzie ku cieplejszemu, ale no zobaczymy. Zobaczymy i dzięki za to, że oglądaliście, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się. Cześć.